To nie jest pierwszy raz zadane pytanie. Ewangelia Jana, 6 rozdział. Tam była taka sytuacja, kiedy Pan Jezus mówi dość ciężką mowę, wtedy dla uczniów niezrozumiałą. Mówi o swoim ciele, że mają jeść Jego ciało, pić Jego krew i nie będę wracał do kontekstu, ale 66 werset mówi: przez to wielu spośród Jego uczniów zawróciło i przestało z Nim chodzić. Zobacz, to było dużo uczniów. To nie było 12, 50, to może było kilkaset albo kilka tysięcy uczniów. Wówczas Jezus zwrócił się do 12. Czy wy też chcecie odejść? Szymon Piotr powiedział: Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. My zaś uwierzyliśmy i jesteśmy pewni, że Ty jesteś Chrystusem, Synem Boga Żywego. Tak. Tu apostoł powiedział, że do kogo pójdziemy, a nie gdzie pójdziemy. Czy już mamy odpowiedź dla naszych rodzin, przyjaciół? Gdzie pójdziecie? No nigdzie nie pójdziemy, no gdzie mamy iść? Mamy braci, mamy Pana. Pójdziemy do kogoś, pójdziemy do Niego. Ale jak zbudować tą relację? Pierwsze pytanie, jakie można zadać świadkowi Jehowy, to wczoraj taki brat jeden powiedział, bardzo, bardzo mi to zapadło w myślach: powiedz mi, jaką masz relację z Bogiem, albo pokaż mi, jaką masz relację z Bogiem. I pokaż, jakim jesteś chrześcijaninem tak naprawdę, nie? Jak zadacie to pytanie świadkowi Jehowy, no to na 99% odpowie, że nie wie, bo nie ma relacji żadnej z Bogiem. Ma relację z organizacją, ze starszymi, z ciałem kierowniczym, ze zborem, ale nie z Bogiem. A już na pewno nie z Jezusem Chrystusem, no bo z Archaniołem Michałem, kto by chciał mieć relację? Poza tym tylko 144 tysiące. Natomiast jak my możemy to zrobić? Jak to było u mnie na przykład? Nie wiem, kto z was ma żonę albo męża? Albo narzeczoną. No większość, tak? Pamiętacie ten stan, kiedy pierwszy raz się poznaliście? Czy to trwało? Ile to u was trwało? Taki stan, on się nazywa zakochanie się. Zakochaliście się kiedyś chociaż raz w życiu? Chyba każdy się zakochał, nie? Ile to trwało? 2 lata studium tej osoby? Ta osoba przychodziła do was z książką, ze swoim życiorysem, swoimi wadami, zaletami i wyście tak studiowali, poznawali się raz w tygodniu, 2 razy w tygodniu. Tam od czasu do czasu gdzieś poszliście, gdzie się tak spotykają wszyscy zakochani. Czy to było bomba? Idziemy na ulicy, albo w zborze jakimś, albo ulica może są przykład, ale... I wow! Zakochaliśmy się. Nie wiadomo dlaczego, ta osoba może powiedziała 2 słowa i już myślimy, ciągle myślimy o niej, myślimy, staramy się jakoś zabiegać o nią. I to jest bardzo krótki etap. Ja myślę, że tak powinno być z Panem. Jeżeli takie zderzenie z Ewangelią, nasza relacja powinna być z Panem taka, że my musimy się w Nim zakochać. Musimy chcieć myśleć tak jak On. No bo jeżeli chcemy stworzyć z Nim związek, to dopasowujemy się do Niego, analizujemy Jego cechy, później staramy się dopasować i razem tworzymy jakąś więź. Na dobre i na złe. Tak powinno być. I tak samo zachęcam was, żebyście popatrzyli na właśnie naszego Pana w taki sposób. Nie daremno jest powiedziane, przyrównany Kościół do oblubienicy i Chrystus do oblubieńca. My całość, jako ten Kościół, czyli wszyscy chrześcijanie na ziemi, bez względu na denominację, jako wszystkie dzieci Boże, które są powołane, o tym dzisiaj było dużo mowy, tworzymy to w oblubienicę i musimy właśnie zakochać się w Panu. Ja tego doświadczam codziennie, chociaż jak to bywa czasami w związkach, ta pierwsza miłość, to zakochanie, troszeczkę tam gdzieś, no, codzienność je przytłacza, tak? I tak może być w naszym życiu chrześcijańskim. Pierwsze, bo odkryliśmy Pana, oddaliśmy życie, ale później przychodzi rzeczywistość.
to gdzie szukać tych współbraci, gdzie mamy pójść. To jest kwestia indywidualna. My tu wam na tej konferencji nie będziemy dawać gotowych odpowiedzi, ani nie staramy się w swoich nawet rozmowach was kierować gdzieś, ponieważ no, my nie wiemy, gdzie Duch Święty was pokieruje. Ale wierzę, że na podstawie tego, na podstawie Ewangelii i bycia uczniem Chrystusa możecie podejmować mądre decyzje. Zachęcam was, abyście nie tak jak faryzeusze. Ewangelia Jana, 5 rozdział, na werset 39-40. Zagłębiacie się w Pisma, gdyż wam się zdaje, że macie w nich życie wieczne, a tymczasem one składają wyraźne świadectwo o mnie, a jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Warunek prosty. Nie potrzebujemy, bo jest taka tendencja też u byłych świadków, że teraz od nowa analizujemy wszystkie doktryny, w co wierzyliśmy, wszystko walamy, tracimy czas. Nie, przyjdźmy do Pana, jak jest powiedziane, że życie wieczne nie jest w tych tekstach, w tym badaniu, ale jest ono w Jezusie Chrystusie. Więc ja was zachęcam do prostoty. Ze swojego doświadczenia wiem, ja wam się przyznam szczerze, ja nie przeczytałem całej Biblii. Naprawdę, nigdy. Nie przeczytałem całej Biblii od deski do deski. I po nawróceniu się też nie przeczytałem jeszcze całej Biblii. Oczywiście znam ją, ale nie przeczytałem z czystym sumieniem. Dlatego, że pierwszy czas chciałem... jestem na etapie cały czas tego zakochania się. Ja cały czas żyję Ewangelią. Cały czas Chrystus do mnie przemawia. I dla mnie to było coś niesamowitego. Bo to tak... jakby po prostu no, ktoś mi go zabrał przez 30 lat. Powiedział, że nie możesz się do niego odzywać. Tak to było w małżeństwie. Właśnie sobie małżeństwo takie u świadków Jehowy, że mąż z żoną na przykład nie rozmawiają. Nie? Albo żona przychodzi do męża, tylko jak coś potrzebuje, dwa razy w tygodniu, 5 minut na modlitwie na sali królestwa, a później ucieka i nie ma tego męża. I tylko przychodzę, jak się coś dzieje. Natomiast ta relacja z Panem powinna być jak w dobrym małżeństwie. Wszystko ze sobą rozmawiamy. I nie bójmy się rozmawiać z Panem. Tu się wielokrotnie było podkreślane, jakiego imienia mamy wzywać. Jeżeli to jest nasza ukochana osoba, to musimy wzywać jej imienia. Nie może być inaczej. Dlatego nie bójcie się tego. Ja wiem, że pierwsza modlitwa do naszego Pana jest taka przepraszająca modlitwa. Nie? Modlę się do Ciebie, Panie Jezu, ale Boże, gdybym robił źle, to wybacz. I to każdy ma świadek Jehowy. Dzisiaj nawet tak się modliliśmy. To właśnie brat mówił o tych obawach, że tak jest, ale każdy tak ma. Każdy tak ma. Ja też tak miałem na początku. Ale po pierwszej takiej szczerej modlitwie do Pana, kiedy upadłem na kolana, to była taka sytuacja, kiedy nawróciłem się, straciłem całą swoją rodzinę, oczywiście zostałem tym podłym odstępcą, opętanym przez demony, chory psychicznie i tak dalej, można to wymieniać. To mieliśmy taką sytuację właśnie, nie wiem, ktoś był na poprzedniej konferencji, żebym się nie powtarzał. No, parę osób tylko. Mieliśmy taką sytuację właśnie w rodzinie, że moja żona, znaczy mieliśmy problem, za każdym razem traciliśmy ciążę w tym samym etapie naszego życia, w 33 dniu. To była już 5. ciąża i znowu lekarze nie wiedzieli, o co chodzi, wszystko było w porządku. I moi rodzice wcześniej, jak jeszcze byłem w organizacji, już urodziłem, mówili, a po co wam teraz dzieci będziecie mieli w raju na ziemi? Nie. Na szczęście nie posłuchaliśmy, bo wyszliśmy, zostaliśmy tymi odstępcami. I znowu moja żona zaszła w ciążę. I znowu przez ten sam dzień, i znowu dostała krwawienia, i znowu myśleliśmy, że już jest po niczym, że koniec. I pamiętam tą noc, upadłem na kolana w pokoju i zacząłem tak naprawdę drugi raz po oddaniu życia Chrystusowi modlić się szczerze północy do Niego, ze łzami w oczach, na kolanach, znosząc ręce. Prosiłem, błagałem, żeby udowodnił tej mojej rodzinie, tym wszystkim, że... Bo to jest tak, jak wychodzisz z organizacji, jak ci się źle dzieje, to mówię, o widzisz, nie masz błogosławieństwa Jehowy. A jak ci się dobrze dzieje, mówię, o szatan ci błogosławi. I to jest tak jest źle i tak jest niedobrze, nie? I tak chciałem, zawsze tą cel mówię, Boże, no, żeby było, Panie Jezu, no pokaż im, że się mylą wszyscy, tak? Czytamy, że wszystko co dobre pochodzi od Ciebie. No to
jedziemy na te badania i się okazuje, że wszystko jest w porządku. Wszystko jest w porządku i to w porządku ma teraz robić 3 miesiące i już się wspina na Mercedesa. Także no niestety moi rodzice nie znają te nasze córki, no to, a to wynika z każdej wiek typu formalizacji się. Ciężko jest przebić się przez ten mur diabelski. Ale ja wierzę, potem jak tu patrzę na was, że kruszymy powolutku ten mur. Z konferencji na konferencję, z rozmowy na rozmowę, z filmu na film, z kanału na kanał, ludzie nowi się pojawiają, ludzie w zborach rozmawiają i wy jesteście tego dowodem, że warto iść za Panem i iść w tej prostocie. Skupcie się na razie na, ja mówię się, Ewangelia Jana, zacznijcie od 1 rozdziału. Reszta przyjdzie. Reszta dogmaty zostawcie tam. Teologa. Teraz będzie mówił brat Krzegorz. Ja mówiłem, że ja pół godziny nie będę mówił. Ja nie mam kartki.